kochani, witam Was na kanale Eko Kreatywna. Dzisiaj będzie haul lumpeksowy z kilku lumpeksów. Niektóre rzeczy zupełnie w takich nowych, tak zwanych nowych cenach. Niektóre jakieś tam wyprzedaży, więc będzie różnorodnie. Będzie dużo pięknych, pięknych sukienek. Super materiałów, jedwabie. W ogóle wow. Także zapraszam na ciąg dalszy. Jeśli podobają Wam się tematy lumpeksów, rzeczy dobrej jakości, rzeczy z odzysku, ale takiej jakości premium, to zapraszam na ciąg dalszy do zasubskrybowania kanału i koniecznie polubienia filmiku. Będzie to dla mnie super nagroda i zaszczyt. Lecimy. Słuchajcie, tym razem nie pokażę Wam przebitek z przymierzalni. Nakręciłam takie przebitki, ale one będą w shortsach, więc możecie zobaczyć, jak to wygląda, jak selekcjonuję i po prostu kupuję te rzeczy w lumpeksach. Będą na shortsach, na YouTubie oraz też na Instagramie, na Facebooku, na TikToku. Wszystkie dane do tych mediów są w opisie filmiku. Lecimy, bo jest dużo rzeczy. Zacznę oczywiście od drobnych rzeczy, czyli od takich bluzek, t-shirtów i tak dalej. Pierdołek takich. Takie drobne rzeczy kupuję zazwyczaj właśnie na jakichś wyprzedażach. Czy to bluzki, czy jakieś halki, jakieś spódniczki. Rzadko kupuję je na nowym towarze, no możecie się domyślić dlaczego. Zazwyczaj na nowych towarach są dość wysokie ceny. No a takich rzeczy jest po prostu bardzo, bardzo dużo na rynku też, więc korzystam wtedy, kiedy jest okazja. Natomiast właśnie sukienki, żakiety, rzeczy jakieś wartościowe, vintage, markowe kupuję na nowych towarach często. Także zaczniemy od tych drobiazgów, ale są to też rzeczy bardzo markowe i super materiałów, jedna mega perełka. Niektóre te rzeczy Wam zmierzę, te, które będą, będę w stanie jakby pokazać Wam ich potencjał na sobie, ponieważ nie są we wszystkie w moich rozmiarach, ale te, które się da, to zobaczycie na mnie. Pierwsza jest taka koszulka w rozmiarze L, można ją zmierzyć, więc zobaczycie ją na mnie. I to jest, słuchajcie, Zara Home Lingerie Collection, czyli to jest kolekcja bielizny Zara Home. Piękna bluzeczka, słuchajcie, jest naprawdę prześliczna. Wydaje mi się, że to jest bawełna 100%, bo zresztą chyba takie właśnie rzeczy tego typu są tam z bawełny, bo nie ma metki ze składem, ale jest wszystko inne, czyli metka Zary Home i piękny, błękitny, taki chmurkowy kolor. Przepiękny jest ten ściek, bardzo mi się to podoba, wiecie co? To jest taka, rzeczywiście to może być jako bielizna, może być to coś też do spania, ale moim zdaniem na taki rozmiar ML może to być też po prostu koszulka na lato, na przykład do jeansów, do cielistego biustonosza, do biustonosza takiego też sportowego pod spód. Bardzo, bardzo piękna rzecz, naprawdę, no patrzcie jak to jest, i to jest w idealnym stanie. Śliczne to jest, po prostu śliczne to jest. Rozmiar L jest na metce i myślę, że spokojnie. Może to być też, mi się wydaje, S-ka i M-ka, jeżeli ma to być luźne. Natomiast to się dość fajnie rozciąga, więc jeżeli ktoś by chciał mieć taką bieliznianą koszulkę albo koszulkę pod jakiś kardiganik, która będzie tutaj na dekolcie wystawała, to to będzie super właśnie takie obcisłe, czyli właśnie na rozmiar L prawdopodobnie. Kolejna rzecz jest cudowna też i wiecie co, to jest bardzo premium bluzka, bo to jest bluzka od marki Custom Made. To jest bardzo droga marka, słuchajcie, i naprawdę te rzeczy kosztują po kilka stówek za sztukę, nawet niektóre ponad 1000. Natomiast to jest bluzka z jedwabiu naturalnego, w idealnym stanie, pięknym kolorze takiego pudrowego różu. I co to jest za rozmiar, słuchajcie? Chyba taki uniwersalny. Jest zapasowy guziczek w ogóle, te guziczki są też oblekane, co Wam zaraz pokażę. 100% jedwab, słuchajcie, taka M-ka. Natomiast to jest bardzo szerokie, więc spokojnie na L-kę będzie, no bo zobaczcie, to ma pewnie 60 szerokości, tylko to jest taka bluzka, która trochę powinna spływać, więc nie przesadzajmy. Na jakąś tam XL czy XXL nie, mimo szerokości, bo no bo będzie się robić taka, wiecie, taka rozszerzona, nie będzie to dobrze wyglądać. Musi troszkę spływać, więc raczej właśnie tak do L-ki. Piękna, przepiękna bluzeczka. No i te guziczki, zobaczcie, oblekane. No to jest cudo. Po prostu taka bluzka, podejrzewam, w custom made, jak nowa z metką by była, to by kosztowała z 450 zł co najmniej. No bo to jest taka marka, tego typu. Taka premium. Także lecimy dalej. Bluzki teraz pójdą. Tutaj mam taki t-shircik od Urban Outfitters, fajna firma. Niby rozmiar M, ale to jest takie młodzieżowe M. SM bardziej. Crop topik w super kolorach, takich francuskich.
świetny, taki w bardzo modnym stylu, bo wiecie, on jest z tym najmodniejszym teraz kołnierzykiem polo, z takim zameczkiem jeszcze. Super rzecz do jeansów, no ekstra po prostu. No i tak Wam to też przymierzę właśnie, do jakichś jeansów, żebyście zobaczyli jak to wygląda, ale naprawdę jestem zachwycona i do spódniczki, którą Wam też zaraz pokażę. O, i teraz będzie ta spódniczka właśnie. Wrócimy zaraz jeszcze do bluzek. Super spódniczkę, słuchajcie, kupiłam od, bardzo vintage spódniczka od Hennes & Mauritz, a tutaj jest jeszcze taka stara, starutka, chyba z lat 90. metka, więc to jest vintage spódniczka. I ona jest częściowo zrobiona z naturalnej tkaniny. Bardzo, bardzo urocza, taka raczej młodzieżowa spódniczka. Strasznie mi się spodobała. Myślałam o córce pewnej koleżanki mojej. Słuchajcie, 48% wiskozy, reszta jest poliestrowa. No, ale jest przeurocza, taka w stylu takim trochę rustykalno-vintage. No i będzie super właśnie wyglądała też do takich pastelowych bluzeczek, do crop topiku. Śliczna, po prostu piękna. Zobaczcie, jak to jest super zrobione. No mega. Pewnie dam radę ją zmierzyć, no ale wiecie, no to jest rzecz młodzieżowa bardziej, więc się za bardzo nie śmiejcie ze mnie, że to noszę. Znaczy nie będę tego oczywiście nosić, to nie jest kupione dla mnie. Także zobaczycie to po prostu, jak to wygląda. Mam kolejną piękną rzecz. Cudowna bluzka od Lori Ashley. Super firma też, taka właśnie kojarząca się z vintage. I to jest rozmiar spokojnie LKXL. Ona jest z jedwabiem. I piękny, przepiękny jest ten kolor. No jest taki cudowny, po prostu cudowny kolor. Już Wam powiem skład, bo też jest super skład. 55% bawełna, kochani. 45% jedwab. Oprzycia tam niektóre są 100% wiskozowe, więc 100% naturalna, można powiedzieć, bluzka. No, mega. Po prostu bawełna z jedwabiem. Piękna. I można też do niej sobie taki sznureczek czy paseczek włożyć pod biustem, bo tutaj ma takie szufki, ale niekoniecznie. One są tak cienkie, że ich nie widać. Zobaczcie, jak pięknie wykonana bluzka. I też jest to bluzka w bardzo fajnym, ponadczasowym kroju, z przepięknym karczkiem i z guziczkami oczywiście z masy perłowej, w dodatku różowej masy perłowej. To jest rzadkość. Ale zdarza się. Super ma rękawki też z tymi guziczkami. No cudna jest. Po prostu jest, słuchajcie, cudna. Tutaj będzie, no spokojnie na L-kę, spokojnie na L-kę. Naprawdę, słuchajcie, bluzka jest, no bluzka jest boska. Czy do spodni, czy do spódnicy, jakiejkolwiek, klasycznej, szerokiej, długiej, krótkiej. Jestem zachwycona nią. Pokażę Wam teraz dwie haleczki. Słuchajcie, dzisiaj taki dosyć szybki będzie ten haul, ponieważ mam piękne rzeczy, ale też się śpieszę, ponieważ mam dużo filmów do zrobienia. A też będzie vlog urodzinowy we wtorek. Zastanowię się jeszcze, albo będzie vlog urodzinowy, albo live urodzinowy. Być może będzie to live Q&A z takimi różnymi moimi też tematami do Was. Więc pomyślę jeszcze. Napiszcie, czy wolicie live, czy na przykład zadawać pytania, na które ja będę odpowiadać, prócz mojej jakiejś tam pogadanki, czy wolicie filmik nagrany. Myślę, że rzadko robię te live'y takie, że możemy sobie pogadać. Może to jest fajny pomysł, dajcie znać. W każdym razie będzie jakiś filmik we wtorek, w moje urodziny. Słuchajcie, haleczka z wiskozy, super kolorze, takim jasnofioletowym. Właśnie do sukienek tego typu letnich, które są lekko przezroczyste w kolorach różu, lila, fiolet i tak dalej. Piękna bluzeczka, boże, piękna haleczka i ona jest, wiecie co, taka chyba około M-ki. Może nawet być L-ka, bo to jest ze skosu, no. Powiem Wam, że jak ma być krótka, to może być na L-kę chyba i ma regulowane ramionczka. Więc w ogóle super. Super rzecz, bardzo praktyczna. Poluję teraz na halki, bo wiecie, co dużo osób też w sklepie, jak są takie lekko przezroczystawe sukienki letnie, to szuka halek. Więc jest to fajna inwestycja, nie jest to droga inwestycja z wyprzedaży, więc też te halki nie są, są po prostu tanie. No. Tak dokładam je w jakiejś tam symbolicznej cenie do ubrań często. Tutaj jest piękna haleczka, taka z szerokimi ramionczkami, więc ona się nie będzie nadawać na jakieś, wiadomo, no sukienkę z cienkimi ramionczkami, to jest oczywiste. Ale ona jest właśnie w takim różowo-cielistym kolorze, co będzie sprawiać, że może robić właśnie za cielistą haleczkę. I ma na dole koronkę, można też spać w tym,
Bardzo, bardzo przyjemne to jest, bo to jest, słuchajcie, wiskoza, tak jak mówię, więc super się układa, jest takie lejące, przyjemne dla ciała. Tutaj mam coś fajnego też i to jest koszulka, sukienka. Ja to kupiłam, słuchajcie, jakby z takim założeniem, że fajna koszula nocna dlatego byłoby, taki długi t-shirt z kieszeniami do spania, ale jak ktoś lubi takie rzeczy, na przykład na plażę, bardzo minimalistyczne i proste, to super, bo to ma w ogóle kieszenie tu, więc super wygląda. I jest to rozmiar M. 50% koton organiczny, czyli bawełna organiczna, i 50% bawełna upcycle, czyli taka przerobiona, tak? I ona ma taki kolor naturalnej bieli. Widzicie? Naturalna biel, czyli właśnie to jest, słuchajcie, taki leciutki melaż kremowy, powiedziałabym. Fajna bawełna, naprawdę. Czuć, że to jest takie naturalne. Marka Soeder, Soeder się pisze. No i jest metka, zobaczcie, bardzo jakościowa metka, więc to jest naprawdę fajna rzecz. MKL-ka myślę, maksymalnie. O, widzicie, dosyć spore, jak na taką sukienkę na przykład domową albo koszulę nocną, to też spokojnie od S-ki do L-ki będzie. Będę pokazywać Wam sukienki, przepiękne sukienki. One będą od razu też mierzone z jakimiś wierzchnimi, nie nakryciami, tylko okryciami. No i sukienka, którą mam na sobie, jest pierwsza. Ja się zakochałam w tym takim kolorze żółtym, takim jasnym. On tutaj jest połączony z kremem, więc tym bardziej wygląda na taki świetlisty żółcień. Jestem bardzo ciekawa, jak uważacie, że jak wyglądam w tym kolorze. On jest trochę taki ciemnawy już dla mnie. Ja bym wolała taki bardziej cytrynowy, jeszcze bardziej pastelowy żółty. Ale w ogóle ta sukienka bardzo mi się podoba. Myślę, że to jest też taka MKL-ka, widząc po szerokości, więc nie wiem, czy sobie ją zostawię, ale pokażę ją Wam właśnie. Tutaj mam stylizację taką z żółtymi butami. Dokręcę Wam później nagrywkę, bo tutaj w tym kadrze jest ciężko ująć buty dobrze, ale mam takie właśnie włoskie baleriny do czubka w tych kolorach, kremowym i żółtym. I to praktycznie w tym odcieniu nawet. Jeszcze coś. Aha, i sukienka jest, słuchajcie, taka wiskozowa, ale taka żorżeta to jest. Bardzo fajny materiał, super materiał, piękny wzór. Trochę taki vintage wzór, ale w stylu, w sensie taki lata 60., 70. Bardzo, bardzo piękny jest ten wzór, naprawdę. I torba skórzana, którą można nosić też jako plecak. Skórka naturalna, bardzo fajny kolor ma, już Wam powiem. Jest to jakaś firma, nie, Vera Pelle, włoska skórzana torba, po prostu, tak to nazwijmy. Ma zamki, jest normalnie w bardzo fajnym stanie, jakieś ma takie bardzo, bardzo drobne przebarwienia, ale tak na pierwszy rzut oka ich nie widać, to by trzeba się bardzo, bardzo przyglądać. O, na przykład taki minimalnie tutaj przytarty kolorek, ja sobie to oczywiście żółtą farbą trochę zafarbuję, ale tego naprawdę w ogóle nie widać. Zapina się na żółty zamek i no właśnie, może to być taka torba na przykład do tego. Zobaczcie tam w stylówce. Może to być plecak. Super skóra, powiem Wam. Może to być plecak na tej zasadzie i to chyba będzie przydatne dla mnie, bo ja chodzę często na te zakupy lumpeksowe i takie rzeczy się sprawdzają. Które można nosić jako torby, jako worek, jako plecak. O! Tak to wygląda. Jestem ciekawa, jak się Wam podoba ten zestaw. Dla mnie ten kolor żółty jest taki słoneczny, taki optymistyczny. Aż się chce po prostu ubrać w coś takiego. W każdym razie świetna też torba skórzana, naprawdę piękna. W dodatku ona była z wyprzedaży, co jest... ciężko w to uwierzyć, powiem Wam. Mam jeszcze tutaj taką apaszkę, która być może... jest za ciemna. To będzie coś bardziej takiego jesiennego. Właśnie w liście, czyli typowo na jesień właściwie ta apaszka. Z jedwabiu jest. Jak ktoś lubi taki żółty i brąz i takie ciepłe, ziemiste kolory, no to możecie na ten szalik polować. Nie będzie jakiś bardzo drogi. To jest jedwab, tak jak mówię, naturalny. W każdym razie jest to na 100% jedwab, 100%. Tak to wygląda. Taka mgiełka jedwabna. Bardzo ładny, nie dla mojej kolorystyki na szalik, ale jest piękny. Przymierzę Wam jeszcze tą sukienkę z taką zarową, narzutką żakietem. To jest żakiet, słuchajcie, w rozmiarze M. Będzie pewnie troszkę duży na mnie. Zara Basic. Bardzo fajny materiał. Zobaczcie, jaki fajny materiał. Taki tweedowy, ale
Kurczę, jest taki jakby geometryczny ten tweed. Świetne to jest. Bardzo elegancki materiał. Tylko czy tu jest jakiś skład? Wydaje mi się, że to będzie wiskoza i bawełna, ale nie ma składu. Natomiast na pewno jest to naturalne na 100% i na pewno jest też tutaj wiskozowa podszewka. To widać gołym okiem i czuć też. Na pewno nie jest to nic sztucznego. To jest taka M-ka, wiecie co, ale bez przesady. To nie jest jakieś wielkie. Bo w ramionach to jest takie normalne, ale bardzo eleganckie. Super taki płaszczyk, narzutka, właśnie teraz na wiosnę, idealny. A słuchajcie, nawiasem mówiąc, w czwartek będzie haul ze samymi spodniami, super spodniami zresztą. Różnymi i vintage, i nowoczesnymi, i w każdym razie same super jakościowe spodnie w różnych stylach. I przy okazji tego haula zrobię dla Was taki lookbook, stylówki i poradnik, jak to powiedzieć, jak stylizować różne kroje i różne typy spodni, i jeansowych, i nie jeansowych, dla jakiej sylwetki, jak je zestawiać, żeby wyglądać proporcjonalnie, fajnie i modnie. Także będzie to taki vlogo haul spodniowy. Lecimy dalej, bo mam piękne sukienki, naprawdę przepiękne dzisiaj. Musimy się trochę śpieszyć, bo czas leci. Tu jest cudowna sukienka od King Louis, fajna firma też, 40. Spokojnie może być nawet do XL-ki, bo zobaczcie, ona ma szerokość. I to jest wiskoza, piękny ma kolor, ma kieszenie, słuchajcie. Zobaczycie ją na mnie, bo ona jest taka luźna, lejąca, spokojnie mogę ją zmierzyć. 100% wiskoza, tak jak mówiłam. Patrzcie, jaki piękny, cudowny, szafirowy kolor. I bardzo fajny materiał, z takim jakby lekkim nadrukiem. Mam nadzieję, że to wszystko fajnie tu widać. Super rękawek, który tak ładnie będzie tutaj ramiona kamuflował. Ma paseczek już jakby w zestawie, taką szarfę, więc można stylizować całkiem luźno, można stylizować z paskiem. Piękny ten przód jest, naprawdę śliczny. Cudowna sukienka, słuchajcie. Także pokazuję się Wam tak na szybko w niej. I żakiet. Nie wiem, czy tak naprawdę ten żakiet pasuje, ale spróbujemy. Może będzie pasował, bo mam piękny żakiet vintage, Fink model. I on jest w takim rozmiarze, kurczę, wiecie co, nie wiem. 38 jest napisane, natomiast pewnie tak, pewnie 38. Cudna narzutka niezapinana i chyba to jest jedwab naturalny, bo tutaj taka nitka gdzieś mi wystawała, którą ucięłam i on w dotyku, ta nitka jest taka jak jedwabna żorżeta. Więc niestety nie ma składu, bo to jest taki prawdziwy vintage rzecz. Patrzcie, jaki cudowny wzór. To jest super rzecz, taka krop właśnie do na przykład spodni o dobrym kroju, takim szerszym. No ale patrzcie, jakie to jest piękne po prostu. No wiem, że do tej sukienki średnio, ale pokażę Wam się do innej sukienki w tym. Albo do jeansu właśnie, jak będę mierzyć bluzeczkę niebieską. No przepiękna rzecz, o naprawdę niesamowicie eleganckim kroju, szyciu i super materiał jest w dotyku, taki naprawdę, no naprawdę jest w dotyku, jestem prawie na 100% pewna, że to jest jedwab, na zewnątrz oczywiście, bo tutaj podszewka raczej nie jest jedwabna, ale piękny, przepiękna rzecz, bardzo stylowa. No ale to nie wszystko, mam tutaj sukienkę jeszcze od Jurgita Januszkiewiczute. Cokolwiek to znaczy, nie wiem jak to język, może Wy wiecie. W każdym razie jakaś designerska sukienka z jedwabiu, rozmiar S bodajże. Jeśli się w nią zmieszczę bez problemu, to Wam się pokażę w tej sukience. Bardzo klasyczny krój, bardzo elegancki jedwab, piękne wiązanie, taka szeroka szarfa, no i w ogóle jest perfekcyjna. Dla kogoś w niewielkim rozmiarze i na przykład z niewielkim wzrostem, no moim zdaniem po prostu ideał. Cudne, 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 cudne. No i jeszcze zostały dwie sukienki. Też superowe. Jedna sukienka jest z Zary. Zara Basic i to jest rozmiar L. Myślę, że może być to... No może XL nie rzeczywiście, ale czemu nie? Może i tak. L-ka. Chyba to jest bawełna albo wiskoza. Już Wam powiem. Jest metka. Wiskoza 85%, 15 poliamid. Czyli no byłam prawie...
prawie miałam rację, że będzie to bawełna lub wiskoza z dodatkiem. Ale patrzcie, jaka elegancka sukienka w stylu old money. Ze złotymi guziczkami, takimi prostymi. Takie coś. One są z metalu, to nie jest jakieś malowane dziadostwo. Bardzo superowy krój ma. I ma ten pasek, który po prostu tutaj można sobie... można sobie go też do tyłu przeciągnąć, bo zobaczycie, zresztą ja pokażę, że to, co się z przodu tutaj wiąże, co zwisa, to się jakby tutaj przez szlufki do tyłu przekłada i można sobie z tyłu związać długi rękaw, mega elegancka sukienka. Na mnie niestety za duża, bo mi się strasznie podoba. No ale ja mam jedną taką z Zary, bardziej białą niż granatową, ale też w paski. Ale piękna, no przepiękna. Naprawdę... Naprawdę udała się ta sukienka. Tutaj mam teraz sukienkę, która nie wiem jakiej jest firmy, ponieważ takie dobre, jakościowe firmy wycinają metki, jak donują gdzieś, jak oddają gdzieś sukienki. Prawdopodobnie to jest ten przypadek. Natomiast jest to na pewno bardzo dobra firma, bo sukienka jest pięknie wykonana i to jest też Elka XL-ka. Cudowny krój, taki ponadczasowy. No i naprawdę, i to jest len z bawełną, bo tam jest w środku metka ze składem. No, patrzcie no na to. To jest tak duże, że ja tego Wam nie przymierzę. Znaczy, można to związać, ale będę miała tutaj za duży, po prostu wszystko takie nieładnie będzie wyglądać, bo ta sukienka ma być dopasowana u góry dosyć. Fajnie, że ma rękaw, bo będzie przysłaniała tutaj pachy, widzicie? O, będzie fajnie tutaj robić. No i jest piękna, po prostu, no patrzcie na to. Cudowny krój, naprawdę cudowny krój. Bardzo elegancka rzecz, na przykład na jakąś okazję. To jest za duży rozmiar do tego białego żakietu, ale to jest właśnie coś takiego, albo do takiego krótkiego żakieciku w stylu Chanel, też byłaby piękna. I ona ma hafty tutaj. Patrzcie, jaka jest cudna, po prostu, no mega. Mega, mega, mega. I taka, myślę, że częściowo bawełniana podszewka jest też w niej. Bo w dotyku jest taka trochę jak bawełna z mieszanką czegoś. Ale patrzcie na to. No po prostu wyhaftowane, piękne te piąty. I to jest taka śmietankowa biel, taka naturalna biel. Nie jest to jakiś taki brudny krem, tylko właśnie taki bardzo ładny odcień bieli. Tu ma taki paseczek oprzycie jest i rypsową wstążkę do wiązania. No jest boska, nie? Strasznie, strasznie mi się podoba. Ale oczywiście, no, nie jest to mój rozmiar. Słuchajcie, to tyle na dzisiaj. Sukienki, żakiety, cuda. Cuda na kiju. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Zapraszam Was do komentowania, czy robimy live'a, czy robić filmik. Jeżeli chcecie live'a, to możecie zadać jakieś pytania już nawet teraz pod tym filmikiem. Wezmę je pod uwagę przy tym live'ie. No i oczywiście, jeśli ktoś ma ochotę postawić mi urodzinową kawkę, to też Was zapraszam, link jest w opisie pod filmikiem. Także widzimy się już niebawem, będą super programy, myślę, więc będzie też warto zasubskrybować, jeśli jeszcze ktoś nie subskrybuje. Kochani, pozdrawiam, cześć, do zobaczenia.